Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik95, a to jest kolejny materiał na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie, a dzisiaj pokażę wam 5 naklejek z warsztatu, które najbardziej przykuły moją uwagę. I chciałbym zacząć sobie już zestawienie, ale na początku przypomnę wam, że jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam cię do jego subskrypcji. Jednocześnie zapraszam się do wyrażenia jednogłośnej opinii, według ciebie, która naklejka prezentowana w dzisiejszym materiale jest najlepsza, a teraz zapraszam was już do numeru 1 i już wam nie przeszkadzam. Bang! Okej, numer 1 jest to naklejka Smoke Weed Everyday. Jest to nawiązanie do piosenki Smoke Weed Everyday z Weed Touru, Snoop Dogga i Doktora Dre. Jak widzicie, naklejka prezentuje się bardzo, bardzo fajnie i naprawdę będzie ona fajnie kojarzona. Jeżeli wam się podobała, to oczywiście link macie w opisie i możecie tutaj na nią zagłosować, klikając przycisk tak. Wiem, trochę mówię jak w telewizji, no ale tak wychodzi. Tak naklejka prezentuje wam się na pełnym ekranie, zapewne teraz, a tutaj widzicie ją na broni. Tak więc ona fajnie wygląda, jest w kilku kolorach i naprawdę autor naprawdę się postarał. Kolejną naklejką jest oczywiście Planted, czyli jest to nawiązanie troszeczkę do takiego słowa plant, z angielskiego, co oznacza sadzić, zasadzić, i widzimy, że na doniczce mamy narysowany znaczek X, czyli znaczek bombsite'u i literkę A, która pozwala nam zobaczyć, że to jest bombsite A i mamy zasadzoną bombę w doniczce na bombsite'cie A. Jest to takie fajne nawiązanie i naprawdę autor naklejki bardzo fajnie się postarał, ponieważ widzicie, że możemy zobaczyć ją w dwóch wersjach, świecącej i nieświecącej, i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna naklejka. Serdecznie polecam na nią zagłosować, bo ja na pewno na nią zagłosuję. Kolejna naklejka w naszym zestawieniu to oczywiście Money Toffee. Jest ona wykonana w dwóch zestawieniach kolorystycznych. Jak widzicie, przedstawia ona butelkę whisky, zapewne Jacka Danielsa. Tak myślę, że miał na myśli autor tej naklejki, ponieważ tak mi się to kojarzy. I mamy Money Toffee i dlatego jest to tak nazwane, ponieważ są wrzucone 100 dolarówki i podpalone, żeby rzucić gotowe do rzutu Mołotow. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo fajna naklejka, fajnie się prezentuje i ja na pewno użyłbym do uozdobienia swojej broni takiej naklejki. Jeśli wy też byście je użyli, kliknijcie głos na tak w warsztacie Steam, link oczywiście w opisie, i pozostawcie po sobie komentarz, że taką naklejkę byście chcieli. Kolejna naklejka jest to Bat Rider, czyli jeździec na Batmanie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna czerwona naklejka, fajnie się prezentująca. Prezentuje ona jeźdźca, który trzyma sobie Mołotowa i jest gotowy do rzutu, i naprawdę bardzo fajnie się prezentuje na wszystkich broniach. Tak jak możecie tu zauważyć, jest ona w kilku wersjach kolorystycznych, więc naprawdę autor się postarał. Jak widzicie, link możecie oczywiście dostać w opisie filmu i tam możecie zagłosować sobie na tą naklejeczkę. Ostatnią już naklejką w naszym zestawieniu będzie to oczywiście Sky Rocket, a przedstawia on petardę, która jest zapalona i naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. I ja na pewno użyłbym takiej do przyozdobienia swojej broni. Na szczycie tej petardy mamy czaszkę, także wiemy, co ona oznacza. Naprawdę bardzo fajnie pasuje do tematyki CSGO i na pewno wkomponuje się w parę innych broni na CS-ie. Dzięki wam bardzo już teraz za oglądanie tego filmu. Jeżeli nie widziałeś poprzednich materiałów na moim kanale, to polecam ci do nich zajrzeć, bo możesz znaleźć fajne poradniki, jak i filmy tematyczne. Także myślę, że ci się spodoba. I jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę. Dzięki ci bardzo za oglądanie. Trzymaj się, na razie, siemanko, pozdrowionka i pej!